Za każdym razem, kiedy wjeżdżam do Bydgoszczy, czy sam prowadząc samochód, czy pociągiem jadę, zawsze mam takie wrażenie, że spotka mnie w czasie tego pobytu coś bardzo miłego i jak do tej pory nigdy się nie zawiodłem. Pułkownik Dowgirt w Czarnych Chmurach, Karol Stelmach w serialu 40-latek, czy kultowy Gustav Kramer z obu części filmu Wabank. Za te role Polacy pokochali Leonarda Pietraszaka, wybitnego aktora filmowego, telewizyjnego, a także, a może przede wszystkim teatralnego. Historia jego kariery rozpoczęła się w Bydgoszczy. Mały Leonard przyszedł na świat 6 listopada 1936 roku w mieszkaniu przy ulicy Gdańskiej 95. Był trzecim dzieckiem Janiny i Aleksandra. W 1945 roku rodzina zamieszkała nieopodal Starego Kanału Bydgoskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 38. W pobliżu, przy ulicy Jasnej, mieszkał słynny bokser Felix Stamm. W efekcie fascynacji Leonard dołączył do bokserskiego klubu Zjednoczeni Bydgoszcz. Oczywiście, że fakt tej bliskości wielkiego trenera bokserskiego, jakim był Felix Stamm, spowodował, że tam ci moi koledzy z bratem moim starszym chcieli boksować i wszyscy chodziliśmy na treningi, pamiętam, do klubu Zjednoczeni Bydgoszcz. To dobra bardzo była wtedy sekcja bokserska i w ogóle bokserzy dobrzy. No ale ja skończyłem tu znowu, zostałem znokautowany. Wiele rzeczy się nie pamięta z biegiem lat, ale takie rzeczy się pamięta. Bokser, który mnie znokautował, nazywał się Osiński i pochodził z Grudziądza. To niesamowite było. W każdym razie wybił mi dosłownie i w przenośni boks z głowy. Pierwszy występ przed szerszą publicznością okazał się dużym wyzwaniem. Młody Lolek miał wyrecytować wiersz podczas szkolnej uroczystości. I przyszła premiera, to znaczy ta uroczystość. Zapowiadają, że ten i ten uczeń siódmej klasy wygłosi teraz wiersz. Ja wyszedłem stremowany, z uczuciem, które do tej pory mnie nie opuszcza, to znaczy trema. Powiedziałem tytuł i nic. I z płaczem zszedłem. Taka trauma trwa do końca życia. W liceum Leonard rozpoczął współpracę z Ilustrowanym Kurierem Polskim. Pisał o różnych wydarzeniach z życia miasta. Ilustrowany Kurier Polski, ten tak zwany IKAP, zorganizował dla młodzieży i dla dzieci taki konkurs Śpiewamy Moniuszkę. I ja, jak mówię, miałem tę ciągotę do tych występów, które mi się nie udawały, też się zgłosiłem. I na czterech chyba finalistów zdaje się, że zająłem jakieś trzecie miejsce i to mnie tak postawiło na nogi, że podobało mi się tam w tej redakcji, bo to było właśnie tam na ulicy Jagiellońskiej, dawniej Fosza. Czy ja bym też nie chciał popracować trochę? No to zacząłem, że na przykład Kino Mir, które było kiedyś w Bydgoszczy przy ulicy Grunwaldzkiej, tam tuż już przy takim nasypie kolejowym, zagłuszało wszystko to, co się działo na ekranie, ponieważ właśnie jakiś piec był taki, koza duża i trzeba było ciągle tam. I to wydrukowali. Powiedzieli nawet, żebym sobie wybrał jakiś pseudonim, nie że tam pisać tego, tylko lekko. I niektórzy, którzy jeszcze żyją, a to wtedy czytali, to wiedzą, że to, co napisał Lepiet, to byłem ja. I takich kilka tam rozmaitych, a to ktoś poślizgnął się, gdzie dziura była. Jeszcze w szkole podstawowej w Pietraszaku zrodziła się pasja, która towarzyszy mu całe życie. Nauczyciel rysunku zabrał klasę Pietraszaka do Muzeum Okręgowego. Tam naszego bohatera zachwycił obraz Wyczółkowskiego Wiosna w Gościeradzu. Do dzisiaj to ulubiony malarz aktora. Przyszły pułkownik Dowgirt zapisał się na zajęcia z ogniska teatralnego. Aktorzy z bydgoskiego teatru zachęcili go, żeby zdawał do łódzkiej szkoły filmowej. Mimo że na 24 miejsca przypadało 400 kandydatów, dostał się. Patron tej uroczej sceny Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Herek Konieczka, przepraszam, że mówię Herek, ale byliśmy kolegami naprawdę bardzo bliskimi.
I on mi właśnie powiedział, spróbuj iść do szkoły aktorskiej do Łodzi. I poszedłem. I znowu szczęśliwie zostałem niestety przyjęty. I tak zostałem po skończeniu państwowej, wyższej już wtedy szkoły teatralnej, filmowej i telewizyjnej w Łodzi. Tak się zaczęła moja praca w teatrach. Przed laty miałem honor odkrywać swój autograf na Długiej, że gdziekolwiek byłem, czy to po nauki wyjechałem, czy potem w czasie pracy mojej zawodowej byłem w tym czy innym mieście, nigdy nie przestałem być bydgoszczaninem. I wszystko, co dotyczyło Bydgoszczy, jak ktoś chciałby coś przeciwko temu miastu powiedzieć, miał we mnie wroga. Dziękuję bardzo.